Za dużo wypadków lotniczych, zbyt wiele ofiar. Po wypadkach w Topolowie i Radomiu ci, którzy są z lotnictwem związani, zastanawiają się nad przyczynami tych tragicznych zdarzeń i szukają rozwiązań. Jacek Stępnicki i Monika Aleksandrzak. Wszyscy ubrani na biało, w rękach białe róże i polne kwiaty. Tak rodzina i przyjaciele pożegnali dziś Paulę Szymańską, która 5 lipca wraz z 10 innymi osobami zginęła w katastrofie samolotu pod Częstochową. Paula wykonała ponad 700 skoków spadochronowych. Znajomi mówią o niej wesoła, pełna energii i pasji, którymi zarażała innych. Dzisiejsza konferencja w Piotrkowie została zorganizowana po to, by takich pożegnań więcej nie było, by uniknąć kolejnych katastrof. Pierwszy, smutny niestety wniosek jest taki, że ruch w powietrzu jest coraz większy, ale przestrzeganie przepisów i dyscyplina coraz mniejsze. Poprawić dyscyplinę latania, poprawić dyscyplinę zachowania się pilota, a szczególnie instruktora w samolocie. Odnosząc się do wypadku w Radomiu, nie wiem, co orzeknie Komisja Badania Wypadków Lotniczych, ale ten wypadek się nie powinien zdarzyć. Są też tacy, którzy uważają, że na brak wiedzy i nieznajomość przepisów narzekać nie należy. Po prostu więcej samolotów lata i zdarzają się niestety takie lata. Myślę, że ten rok nie jest aż szczególnym takim, ale jakbyśmy wzięli statystyki z lat, któryś lat poprzedni, to też były podobne zdarzenia. W ocenie badaczy lotniczych zdarzeń jedną z przyczyn wypadków jest ekonomia ośrodków szkoleniowych, a ściślej chęć szybkiego zysku. Nie zawsze jest to wykonywane etycznie, bo ja się spotykałem z taką obiegową już, powiedzmy, informacją, że no, nie nadaje się do szkolenia, ale jeszcze go trochę powozimy, bo dobrze płaci. Eksperci lotnictwa uważają także, że podczas corocznych egzaminów dla pilotów zamiast zagadnień o budowie technicznej maszyny powinno się wprowadzić zagadnienia jednolitego poruszania się w tak zwanym kręgu, czyli torze podchodzenia samolotu do lądowania. Wnioski z konferencji w Piotrkowie będą przekazane szefom wyszkolenia we wszystkich ośrodkach lotniczych w Polsce.